Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj naprawdę wspaniały dzień dla polskich szachów, ponieważ Jan Krzysztof Duda po raz kolejny pokonuje Magnusa Carlsena, a przede wszystkim warto wspomnieć po raz pierwszy w szachach klasycznych. To pierwszy pojedynek wygrany był rozgrywany przez internet, także to też ogromny sukces, no ale to nie to samo, co pokonać mistrza świata w takiej klasycznej grze. No i teraz, co jeszcze zostało tutaj osiągnięte? Jan Krzysztof Duda przerwał ponad dwuletnią taką hegemonię, a raczej hegemonię to złe słowo, taką dobrą passę Magnusa Carlsena, ponieważ Carlsen przez ponad dwa lata nie przegrał żadnej partii klasycznej. Proszę Państwa, naprawdę 125 gier bez żadnej porażki, także no niesamowite, niesamowite. Także patrząc na okoliczności tego, jak to się wydarzyło, no bo teraz, moi drodzy, zobaczmy na to. W jakim stanie był Jan Krzysztof Duda przed pojedynkiem z Carlsenem? No zobaczmy, końcówka tabeli. Jeden punkt, tylko jeden remis i to jeszcze starym. Także no to wyglądało to bardzo, bardzo słabo. I teraz Duda podchodził do tego pojedynku z Carlsenem po prostu skazany na porażkę. No z takim, można powiedzieć, dołem psychicznym. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna i to ten zawodnik z końca tabeli ogrywał właśnie aktualnego mistrza świata i lidera tabeli. Także no tą partię właśnie dzisiaj dla Was omówię. No dzisiaj w ogóle był jakiś taki dzień konia dla polskiego sportu, ale myślę, że to nieszczęście decydowało tylko po prostu umiejętności, ponieważ jeszcze dzisiaj Iga Świątek wygrywa międzynarodowy turniej Wielkiego Szlema French Open. No wspaniałe, wspaniałe wydarzenie. Co to w ogóle za ten turniej, ten, w którym właśnie zmierzył się Duda i Carlsen? Bardzo interesujące wydarzenie. Norway Chess Open, sponsorowany przez Altibox, to chyba sponsor tych zawodów. W zawodach bierze udział tylko sześcioro zawodników. Zawodnicy tam musieli przechodzić testy na koronawirusa, także same tam restrykcje były po prostu zastosowane, żeby w ogóle mogli wziąć udział. Turniej składa się z, bardzo ciekawy jest system, ponieważ najpierw zawodnicy grają taką partię główną, czyli 120 minut każdy z zawodników posiada, te ruchy zapisują i tutaj też po 40 usunięciu dodawany jest taki inkrement 10-sekundowy i mogą po prostu kontynuować partię dalej. Jeżeli ta partia się skończy remisem, to grają tak zwaną dogrywkę, w której białe mają 10 minut i na zegarze, czarne mają 7 minut na zegarze i tutaj jeszcze dodawane jest jedna sekunda za każdy ruch po 41 posunięciu. Także taki trochę skomplikowany system. Ciekawa jest też punktacja. Za zwycięstwo w partii klasycznej zawodnik otrzymuje 3 punkty, także troszeczkę można powiedzieć, że taki system piłkarski, warto wygrywać niż remisować. Za porażkę, wiadomo, otrzymuje się 0. Jeżeli zawodnik wygrywa Armagedon, to dostaje takie dodatkowe pół punktu. Także tutaj widzimy, że zwycięstwo Armagedonu dopisywane jest 1,5 punktu do tabeli, no a po przegrany w Armagedonie dostaje ten jeden punkcik do tabeli. Także patrząc tutaj na tą tabelkę, no widzimy, że Duda zaliczył tylko jeden remis i to jeszcze z zawodnikiem Tarie, także nie podchodził do tego pojedynku z Carlsen na pewno w roli faworyta tutaj. Myślę, że no wszyscy tutaj bukmacherzy obstawiali zwycięstwo Norwega. Bardzo wysokie są nagrody w tym turnieju, także Norwegia tutaj postarała się o niezwykły fundusz nagród. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 700 tysięcy koron norweskich, to jest około 290 tysięcy złotych, także no myślę, że jak na szachy to olbrzymie pieniądze. A ostatni w tabeli otrzymuje około 66 tysięcy złotych, także też no jest o co się bić, a już sam udział w tym turnieju jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem, no i też sporym zastrzykiem finansowym dla zawodników, każdego z tych zawodników. Kto bierze udział w tym turnieju? A więc tak, mamy Norwega, mistrza świata Magnusa Carlsena, Aroniana, który
Chyba co roku bierze udział w tym turnieju, chyba w każdej edycji, coś taki mi się o uszy ubiło, taka informacja. Mamy Caruanę, mamy Firuzję, Alirezę i mamy młodego, utalentowanego reprezentanta gospodarzy, także Ariana Tariego. No i oczywiście naszego Jana Krzysztofa Dudę. Także moi drodzy, zacieramy rączki i zapraszam Was teraz do analizy tego pojedynku. W dzisiejszym nagraniu może być troszeczkę gorszy obraz oraz głos, ponieważ ten nie zamierzałem nagrywać niczego na podczas Mistrzostw Polski do lat 12-14, a jestem obecnie w Puławach na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Dlatego no, po prostu nie zabrałem takiego sprzętu, którym nagrywam na co dzień, ale myślę, że tutaj ta znakomita Janka zrekompensuje Wam wszelkie niedogodności. Oglądajcie. Polak rozpoczął od posunięcia E4, Magnus C6, czyli mamy obronę Karokan. Bardzo często właśnie Magnus Carlsen wybiera ten debiut akurat, ponieważ obrona Karokan daje mu dosyć stabilną, dobrą pozycję, w której może po prostu realizować swoje plany gry, czyli troszeczkę omijać teorię debiutów, bo lubi z tego schodzić, a postawić po prostu na swoją siłę gry, na przykład w grze środkowej i w końcówce. Duda D4, Carlsen D5, skoczek C3, tutaj oczywiście podpieramy pionka na E4, Magnus wybiera kontynuację, D bije na E4 i po skoczek bije E4, skoczek F6. Ja sam osobiście bardzo często widzę taki ruch na polskich turniejach szachowych, w szczególności juniorskich, także juniorzy najczęściej nie grają skoczka F6, tylko grają posunięcie goniec F5, dalej gra może się toczyć także skoczek G3 i na gońca G6, H4, tutaj teorii jest naprawdę multum. Po skoczku E4 jednak skoczek F6, no jeżeli zejdziemy skoczkiem na G3, to też jest taka opcja, przy czym no ten wariant, który został zastosowany przez Dudę, jest zdecydowanie bardziej forsowny, także na skoczka F6 został zagrany skoczek bije F6 i E bije F6. Oczywiście plusem dla Magnusa jest to, że mu się otwiera goniec. Tutaj nie robimy odbicia w tą stronę, mimo że taka jest reguła, że bijemy pionek, jeżeli dwa pionki mogą zbić, tak jak tutaj, tak? Pan może zbić ten pionek i może zbić ten pionek, to reguła mówi bij do środka. W tym jednak przypadku lepiej zbić e bije na F6, ponieważ mamy dwie grupy pionowe, tak jak tutaj widzimy, a w przypadku, jeżeli zbijemy tym pionkiem, to są trzy grupy pionowe i tak chyba jesteśmy skazani w tej pozycji po prostu na zrobienie długiej roszady. No, krótka roszada jest dosyć wątpliwa z uwagi na otwartość tej linii G. W partii nastąpiło właśnie posunięcie e bije na F6. Tutaj też często widzę, że zawodnicy podstawiają na przykład tego pionka, tak? Bo goniec ma dobre pole na C4 i goniec ma dobre pole na D3, ale często zawodnicy zapominają o tym, że po gońcu D3 tego pionka po prostu można skonsumować i tu nie ma żadnego szacha. Czasami te pionki D4, te pionki centralne są zatrute, ale nie w tym konkretnym przypadku. Dlatego oczywiście Duda gra teraz posunięcie C3, Norweg odpowiada posunięciem goniec na D6, wycelowuje się ewentualnie w stronę przyszłej krótkiej roszady, ale tutaj Duda oczywiście zgodnie z teorią i teraz którą wy byście wybrali roszadę, czy roszadę krótką, która wydaje się bardziej stabilna z uwagi na te pionki, czy wybralibyście roszadę długą, a tutaj już troszeczkę ta pozycja pootwierana, tak jak widzimy. Teoria mówi jednoznacznie, że większe szanse na zwycięstwo daje długa roszada, także można powiedzieć, że taki mały szachowy tutaj paradoks. Goniec D3 i teraz goniec wkomponował się dobrze w pozycję, ponieważ uderza w pionka przy królu roszady czarnego, także wszystko tu jest jak najbardziej dobrze. Po hetman C2 grozi zdobycie pionka na polu H7. Tutaj z Carlsen jeszcze może się jeden ruch, jakby to powiedzieć, poczekać z jego obroną, ponieważ ma szacha na E8. Z pewnością Magnus Carlsen nie gra taką zasadą, że szacha widzę, szacha dam. Taka też słynna zasada, pamiętam ją z czasów juniorskich. Także jeżeli widzisz szacha, to musisz go zrobić. Nie, 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 nie. Tutaj pamiętajcie, że ta zasada nie jest dobra i raczej jej nie stosujcie. Dawajcie szacha, jeżeli na przykład, nie wiem, popsujecie roszadę, czy po prostu wyprowadzicie figurę. W tym przypadku powierzona E8, roszada się nie psuje, tak? I nie musimy też grać na przykład ruchu wstecznego, czyli goniec na E2. Możemy zagrać posunięcie goniec E3, ale to wtedy musimy się liczyć z ruchem goniec F4 na związaniu. A oczywiście najlepszym ruchem jest ruch rozwojowy skoczek E2. I teraz osobiście ja ten ruch H5, który zagrał Carlsen, widziałem już kilka razy gdzieś tam na transmisjach internetowych. A skoczkolwiek w mojej bazie ten ruch nie jest tak bardzo popularny. Zdecydowanie częściej zawodnicy grywali posunięcie G6, ale narażali się wtedy na taki szturm pionkowy, także tutaj białe oczywiście dążą do ruchu H5, dążą do tego, żeby otworzyć linię H. Niektórzy zawodnicy wybierali też posunięcie H6. Wydaje się to taki stabilny układ.
ponieważ zwróćmy uwagę, że te pionki zdwojone też zapewniają dosyć dobrą obronę czarnemu królowi, także pionki F7 i F6, no jeden dodatkowy pionek w obronie zawsze jest jakimś tam plusikiem. Też nie chcemy tutaj podwalić pioneczka na H7, aczkolwiek pamiętajmy, że jeżeli będzie gra na różnostronnych roszadach, ale na to wszystko wskazuje, że tak będzie, to zawsze każdy ruch pionka od strony roszady do przodu jest jakiś pewnego rodzaju osłabieniem. Widzimy to chociażby w takim wariancie, że pogoniec E3, skoczek D7, roszada. Jeżeli tutaj czarne ruszą, no bo wiadomo, że muszą tutaj ruszać w stronę tego króla, no to chociażby białe rozpoczynają swój atak ruchem G4 i tu widzimy to przyblokowanie tych pionków, a jednocześnie za chwilę taki zamiar jest, żeby zagrać posunięcie H4 i zagrać posunięcie G5. Także Carlsen dosyć wysoko, można powiedzieć, to też taki paradoksalny ruch, no bo jeżeli robimy okienko, to raczej robimy takie okienko. A jeżeli zostanie zagrane posunięcie H5, no to można powiedzieć, że to jest jakieś wielkie, wielgaśne drzwi zostały tutaj otworzone, a nie jakieś skromne okienko. H5 po prostu jest takim ruchem, którego ciężko tutaj udowodnić i zdobyć tego pionka, bo na przykład na ruch skoczek G3 w przyszłości można grać jakieś posunięcie H4. Skoczka G3 od razu oczywiście nie można grać, ponieważ jest związanie po linii E. Także H5 jest tutaj z takim ruchem z pewnością nowym w teorii, tak to bym określił. Po ruchu H5 Duda odpowiada goniec E3, Carlsen skoczek D7, mamy długą roszadę i B5. I jak tak wrzuciłem tą pozycję na silnik, no to przecież tutaj silnik mówi jasno, no Magnus, no przecież ty się w tej pozycji mylisz. Co ty tutaj wyprawiasz? Posunięcie B5, B5 jest po prostu kompletnie słabe, bo następuje dobre posunięcie D5. No, co tu się dzieje, jeżeli nastąpi C bije na D5? Otóż jest taki fajny wariancik, zobaczcie. Nie bijemy tego pionka tutaj na B5, tylko wrzucamy sobie szacha na H7 i po królu H8 bijemy pionka na D5. I tutaj aż trzy rzeczy wiszą. Wisi pionek na B5, wisi goniec i wisi ten pionek tutaj na H5. Każda z tych rzeczy jest, jakby to powiedzieć, bardzo wartościowa. Oczywiście gdybym miał tutaj szacować wartość tych pionków, to H5 i B5, że to zdecydowanie lepiej w tej pozycji zdobyć pionka H5. Także w tym układzie, jeżeli czarne zdecydowałyby się na posunięcie G6, no to po goniec bije G6, F bije G6, H bije G6, ta pozycja czarnego króla jest tragiczna, także G6 wygląda słabo, a na przykład na jakieś posunięcie skoczek E5, tym razem tragiczna będzie pozycja gońca na linii D. Także wieża H na D1 i po wieży E6 tutaj nie są w stanie czarne podbronić tego gońca, a w zasadzie goniec F5 tutaj zapewnia białym zwycięstwo. Także Magnus się myli, czy Magnus to dobrze wypracował? Zobaczmy. Po D5 Magnus odpowiada ruchem C5. Także tutaj takie, co ty Magnus wyprawiasz, tak? Dajesz pioneczka za darmo. Ano daje się często takie pionki. Daje się po to, żeby właśnie otworzyła się linia do ataku. Zwróćmy uwagę, że pogoniec bije B5, będzie też posunięcie wieża B8 za chwilę. I tutaj czarno dostaną po prostu grę po linii B. I tak też właśnie idzie goniec B5, wieża B8 i teraz posunięcie C4. C4 wydaje się, że to ruch solidny, ponieważ pomaga gońcowi, a jednocześnie stopuje pionka C. Czasami w ogóle w tych pozycjach czarne grają posunięcie C5 i na tym polu tutaj C5 zostaje osadzony skoczek. Oczywiście uwaga, żeby nie podwalić wieży. Także w tym układzie posunięcie C4 wygląda bardzo, bardzo solidnie. Magnus A6, pierwsza linia. Duda, goniec A4, pierwsza linia. Po czym wieża E7 ze strony Magnusa. Co to znowu za pomysł? Otóż, no to tak właśnie wygląda obecnie praca arcymistrzów. Także oni szukają swoich nowinek gdzieś daleko. Mają te swoje takie wielkie siły obliczeniowe w swoich komputerach. Po prostu te procesory są tam, nie wiem, ilu rdzeniowe i nie wiem jakiej takiej generacji, ale z pewnością najwyższej, po to, żeby ta pozycja została wyliczona tak, żeby dawała szansę arcymistrzowi na jak najlepszy wynik. Wieża E7, no wydaje się, że to kompletny ruch bez sensu, no bo co ta wieża tu może zrobić? No do przodu działa, owszem, no ale co, na boki pójdzie? No zobaczcie, po skoczku G3, co było najlepszą odpowiedzią, pierwsza linia, skoczek E5 ze strony Magnusa, Duda znowu pierwsza linia, skoczek E4 i wieża z E na B7. Otóż Norweg miał taki plan, że oddaje tego pionka B, po czym przerzuca dwie wieże na linię B,
No i może ocena silnikowa nie jest najlepsza dla niego, ponieważ tą pozycję silnik oceniał jako tak około pół punkta dla koloru białego, ale z pewnością jest jakaś inicjatywa i na to sobie Magnus w tej pozycji liczył. Poszło posunięcie B3 i tutaj Duda naprawdę bardzo długo myślał. Komentatorzy w studio, czyli Zbigniew Pakleza i Piotr Brodowski, zastanawiali się nad czym ten Duda myśli. Przecież ruch B3 jest w zasadzie tutaj w tej pozycji wymuszony. Tutaj też oczywiście Duda z pewnością przeliczał to, że czarne mogą oddać dwie wieże za hetmana, albo też mogą wchodzić takie posunięcia jak hetman A5 i tutaj są pewne naciski i po linii A i po linii B. Rozpatrywali też zawodnicy bicie na C4, także tutaj możliwości było wiele. W partii Duda po długim namyśle zagrał B3, po czym Magnus podszedł do deski w zasadzie od ręki wieża B4. Także tutaj Magnus zaplanował, że nie dość, że tą wieżę przerzuci sobie na linię B, to jeszcze odda jakoś na A4. Taki był pomysł Norwega. Czy to był dobry pomysł? No wynik wskazuje, że nie. Także myślę, że Janek albo był też bardzo dobrze przygotowany, chociaż sądzę, że nie znał tej pozycji, ale po prostu Janek grał perfekcyjnie, tak to mogę określić. Grał naprawdę mega dokładnie. Te ruchy z pierwszej linii naprawdę się tutaj mnożyły. Norwek mógł też zgrać na przykład posunięcie goniec F5, po czym Duda zagrałby goniec D2 i nie pozwoliłby na zbicie tego gońca, tylko na wieżę B4 po prostu w tej sytuacji oddałby tego gońca. Także ta sytuacja też byłaby dla niego bardzo korzystna. Także Carlsen gra wieża B4, Duda goniec D2. I teraz tutaj mamy sporo wariantów. Jeżeli na przykład nastąpiłoby skoczek C5, to jest hetman A5. Jeżeli skoczek wróci, to jest taki wariant wieża bije C4 i po B bije C4 goniec A3. I widzimy, że tutaj król z Dudy naprawdę w ogromnych opałach. Z każdej strony jest pozycja przykryta, trzeba grać jakieś posunięcia, hetman B2, kompletna przegrana. Gdyby nastąpiło jednak inne posunięcie, na przykład można było jeszcze grać posunięcie skoczek D6, wówczas hetman D6. Tutaj widzimy też, że w zasadzie z ataku białych są nici. Te trzy pionki nie przebiją się przez te cztery pionki, dlatego lepiej grać przez centrum. I po ruchu G6 ukierunkowanym do tego, żeby dołożyć gońca i uderzyć w stronę hetmana. Białe grają sobie goniec F4 i tutaj mamy taki wariancik, goniec F5. Hetman schodzi z tego ataku i po posunięciu skoczek D3, oczywiście chcemy tą pozycję uprościć. Wieża D3, hetman tutaj oczywiście robi wtrącenie, czyli tu widzimy, że było związanie, ale ten hetman oczywiście po to poszedł skoczek, żeby hetman zbił sobie na F4. Także tak. I po wieża z D na E3 widzimy, że pozycja jest taka, jak tutaj zostało pokazane na diagramie. Pozycja jednak jest bardzo, bardzo dynamiczna i myślę, że tutaj Norwek miałby pewne szanse. Trochę goniec przemknięty, ten goniec strzelający w stronę króla, aczkolwiek tu brakuje jakiegoś takiego decydującego uderzenia, które otworzyłoby pozycję. Także Duda gra w tej pozycji goniec D2, Carlsen święci tak jak sobie zaplanował i po B bije A4 goniec na F5 i wieża z D na E1. H4 ze strony Magnusa, H3 ze strony Dudy. I skoczek na G6 i teraz koncertowa gra Dudy. Naprawdę w tak napiętej sytuacji i w tak małym, tak tutaj w sytuacji, w której jest tak mało czasu, znaleźć wszystkie perfekcyjne ruchy naprawdę chylę czoła. Pierwsza linia, wieża E3. Fajny pomysł, ponieważ ta wieża jest bardzo groźna, ta wieża za dużo nie robi, ta wieża chce się przerzucić na pole B3. Bardzo dobre zagranie. Następuje posunięcie, skoczek F4. Znowu dobry ruch G4 ze strony Magnusa. Jeżeli będzie na przykład bicie w przelocie, no to tutaj my też sobie zbijemy w tej sytuacji w przelocie. Nie boimy się tutaj o stratę pionka, także w tej sytuacji wszystko byłoby dobrze. Po G4 jednak Magnus zostaje na tej przekątnej, ponieważ za wszelką cenę chce tutaj kąsać po tych białych polach. I teraz ruch, który wprawił w zdumienie wszystkich komentatorów. Moi drodzy, nie można grać za bardzo wieża B3. A dlaczego? Ponieważ jest skoczek E2 i po królu D1 skoczek D4. No, nie chcemy zdecydowanie, żeby tutaj się skoczek wmontował na tą placóweczkę. Robiłby tutaj wiele krzywdy zarówno wieży, jak i hetmanowi. I co gra Janek Duda? Co jest tutaj najlepszą pierwszą linią? Król D1. No ja bym na to nie wpadł. To jest dla mnie naprawdę wyższa szkoła jazdy. W partii poszło posunięcie F5. Lepsze było ze strony Magnusa hetman D7. I tu kolejny fajny wariancik. Po wieża B3
okazuje się, że to nie jest dobry ruch w tej pozycji. A co to zmienia, że ten hetman pójdzie sobie na D7? Otóż dużo, ponieważ po wieża bije B3 nie można zbić hetmanem, bo spada skoczek na polu E4, a po A bije B3 jest taki kosmiczny ruch, którego Magnus nawet nie dostrzegł. Skoczek bije H3 i po wieża bije H3, hetman G4. No i widzimy, że jest podwójne uderzenie zarówno na króla, jak i na wieżę na polu H3. Także tutaj Magnus zagrał F, Duda, skoczek D6, hetman D6 i G bije na F5. I tak troszeczkę Magnusowi tutaj się już ta pozycja pogorszyła, zaczął dłużej myśleć, ten czas zaczął się wyrównywać, także tutaj też komentatorzy w studio byli bardzo zadowoleni, że Janek Duda nie ma takiej straty czasowej. No i przede wszystkim te figury nie stwarzają takiego zagrożenia, jakiego Norwek by chciał. Po gońcu H5 oczywiście nie możemy król E1, bo są widełeczki, widzimy, na to i na to. Oczywiście nie możemy też król na C1, bo jest szach i nie możemy uciec tym razem na linię B. Cały czas ta wkurzająca wieża. A z kolei po król D1 mamy prosty atak z odsłony, czyli skoczek na D4. Czyli tak naprawdę po gońcu H5 wymuszone zostało F3. I tutaj zobaczcie, to też taka charakterystyczna rzecz. Nie wiem, w co tutaj Janek Duda się bawi, ale wszystkie pionki zostały ustawione na białych polach. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. No i teraz albo Duda tą pozycję ustabilizuje, albo Norwek go dopadnie. Teraz jeżeli spojrzymy sobie tak na tą pozycję, to wieża jest na pewno bardzo groźną figurą. Hetman jednak na razie się tutaj w tej pozycji nie sprawdza. Skoczka, jeżeli białym udałoby się stąd wygonić, to byłoby naprawdę, to byłby duży sukces, a goniec jest troszeczkę przyblokowany. Także Janek tutaj złapał oddech na to, żeby tą pozycję ustabilizować, przy czym trzeba uważać, następuje posunięcie hetmana F6 i tutaj nieprzyjemne spoglądanie na pola A1, a z pola A1 już król bardzo blisko. Poszło w partii goniec C3, żeby to domknąć, no to hetman próbuje tym razem z drugiej strony, teraz hetman może jakiś atak z odsłony na wieżę. Duda na to nie pozwala i bardzo fajne posunięcie hetmana 4. Centralizujemy hetmana, atakujemy tutaj skoczka. Być może tutaj jakieś szachy w przyszłości. Karlsen szuka swoich szans tym razem po drugiej linii, także zobaczcie, jak ten hetman tutaj lata przed chwilą. Tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj. I naprawdę trzeba mieć sporą odporność psychiczną i no, takie nerwy na wodze. Duda spokojnie wieża z hana E1. I po hetman A2 okazuje się, że dobra, Magnus wziął w tej pozycji pionka, ale na hetmana C2 co tutaj zrobić z tym hetmanem? Otóż, jeżeli nastąpiłoby wymiana hetmanów, to obliczmy jak ta końcówka tutaj, zobaczmy jak ta końcówka wygląda. Po król bije C2, tracimy pionka na H3, ale wymieniają się wieża. Czyli można powiedzieć, że król już jest bezpieczny, tak, Jankowi się tutaj nic nie stało. I widzimy, który z tych białych pionków zapewnia białym wygraną. Oczywiście ten wolniaczek na polu D, także będzie tak, tak, tak i za chwilę wygramy. Hetman C2 w tym układzie poszło hetman C4 i tutaj już wszyscy w komentatorzy mówili, no przecież w tej pozycji Magnus podstawił motyw, no przecież jest posunięcie wieża E8 i po wieża bije E8, tutaj wieża bije E8. Jedyne co do zagrania to jest król H7 i na prostym szkolnym motywie Magnus podstawia w tej pozycji hetmana, tak? Wszyscy myśleli w studio, po wieża H8, król bije H8, goniec bije G7, atak z odsłony, bierzemy hetmana, tak? Ja też miałem taką nadzieję, no mówię, no wspaniałe, fantastyczne zwycięstwo, ponieważ no tak ograć mistrza świata w taki dziecinny sposób. Wydaje mi się, że mimo wszystko Magnus tego nie widział, tak? Że jakoś tak idąc na tą pozycję hetman A2 nie przeczuwał, że ta pozycja już jest po prostu bliska przegranej. Po wieży A8 jeszcze jest coś takiego, że wcale nie trzeba bić tej wieży, jeszcze można zagrać posunięcie król H7 i wtedy oczywiście na ruch wieża H8 nie musimy tego zbijać królem, możemy zbić to wieżą, także to jeszcze jakoś tam Magnusowi pozwoliło przedłużyć grę. Po król H7 poszło posunięcie wieża na B8 i teraz zobaczmy co się działo, hetman D5. No i tak, jak to wszystko wygląda? No pozycja zrobiła się mocno materialnie do przodu dla Janka, ale tutaj trzeba uważać, no bo król jest niesamowicie odkryty. Janek ma tak, goniec do gońca, ma przewagę czystej wieży i ma przewagę wieży do skoczka. Za to Magnus ma 4 pionki na 4 i za chwilę kilka tych pionków ściągnie. W partii poszło hetman D2, to było bardzo dobre, dokładne posunięcie. Król na C1, wówczas byłoby skoczek D3. I po królu B1 bicie, bicie i znowu fajny motyw, podwójne uderzenie, gdzie, czy widzicie?
Oczywiście po posunięciu hetmana e5. Hetman spogląda na wieżę i hetman patrzy na gońca i tutaj coś musi w tej pozycji paść. Także wieża c8 i hetman bije na e1. Także Janek się dobrze broni na szczęście. Gra hetman d2 i tutaj zobaczmy co dalej. Po gońcu f3. Oczywiście król c2 powoduje to, że dostajemy kolejnego szacha, kolejnego pionka tracimy, także no nie chcemy iść na takie ruchy. Nie robimy przede wszystkim takich ruchów obronnych, po którym dostajemy kolejnego szacha, to taka też ważna zasada. Także nie dziwi wybór król c1, ponieważ no po królu c2 no hetman bije sobie tutaj na f5. Także goniec bije f3, mimo wszystko Norwek to bierze. Tutaj też jest bardzo fajny wariant, jeżeli na przykład poszłoby inne posunięcie, czyli po królu c1 poszedłby ruch chociażby skoczek d3 i po tym ruchu jakieś c4, no to coś, co Magnus kiedyś zastosował z Karjakinem, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata, to była jedna z ostatnich partii. Ostatnia partia to była. Bardzo, bardzo podobny motyw, on chyba tam szedł hetman h6 i matował poprzez wieżę h8, a tutaj gdyby tak doszło po c4, gdyby po prostu popełnił błąd Norwek, to mogłoby być coś bardzo podobnego. Także też szkolne zagranie wieża h8, zaciągnięcia, król bije, wykorzystanie związania, oczywiście ten hetman jest nie do zbicia, ponieważ odkryty szach i na posunięcie król na g8 matujemy poprzez hetmana g7, no to to też by było coś, gdyby Magnus dał się na to nabrać. Nie dał się na to nabrać, już w tej sytuacji był kompletnie wkurzony, jak to Magnus z tymi porażkami sobie czasami nie radzi, ale no, no myślę, że tutaj ta jedna porażka nie spowoduje, że Norwek tego turnieju nie wygra. Myślę, że nadal jest faworytem i nadal tutaj będzie po prostu na tym top one, na tym turnieju. W partii poszło posunięcie król c1, zostało zbite, wieża na e3, też dobre posunięcie konsolidujące. Nie za bardzo mamy czym, nie za bardzo mamy pionków, które mogłyby chronić króla, dlatego trzeba osłaniać króla figurami. Wieża pełni dwie funkcje. Przede wszystkim pilnuje, żeby skoczek tutaj nie wszedł i pilnuje, żeby tutaj nie wszedł. Gdyby na przykład zdecydował się na to, na taki wariant, czyli skoczek e2, to tutaj trzeba uważać jeszcze na jedną rzecz, że jeżeli wieża bije e2, bo generalnie wzięcie dwóch lekkich figur za wieżę jest bardzo dobre, dlatego po posunięciu wieża e2, goniec e2, no wydaje się, że hetman e2 jest spoko, tak? No niestety nie, ponieważ jest hetman f4 i znowu niebroniona figura na polu b8. Także, no i tutaj myślę, że daleko, daleko do zwycięstwa jeszcze w tej pozycji. Także skoczek e2 tutaj wyliczone, Duda się nie połakomił na skoczka i po król b2 bicie, bicie. No i teraz no jest taka śmieszna sytuacja, zobaczmy. Dwie wieże, czyli mamy punktów 10 kontra i dwa pionki, czyli w sumie 12 kontra goniec i pionków 5, czyli punktów 8. No i jest duża przewaga taka punktowa, ale kiedy jest hetman na planszy i kiedy król jest tak słabo broniony, to zawsze no tutaj trzeba grać do końca. Także nawet mimo straty tych punktowych Magnus zdecydował się na kontynuowanie tej gry. Poszło hetman d3. Lepszą opcją było hetman e5 i jeżeli tutaj nie wymieniłyby czarne hetmana, to mamy szacha, po tym ruchu mamy szacha, po tym ruchu mamy kolejnego szacha, a po tym ruchu mamy mata. Także tutaj można powiedzieć, że białe figury dopadły w końcu czarnego króla. I co, jak to ta partia dalej przebiegała? Poszedł jednak szach na d3 i tutaj przede wszystkim tutaj Duda wykonywał ruchy na ostatnich sekundach i nawet był taki moment, gdzie została mu tylko jedna sekunda do końca. Także to by była straszna wtopa, gdyby na przykład w takiej sytuacji spadł Jankowi czas i nie wykorzystałby i nie wygrałby tego pojedynku z Magnusem. Także hetman d3 na szczęście ze wszystkim zdążył, poszło f5. Wieża f8 po to, żeby tutaj tego pionka zdobyć, albo żeby zdobyć gońca na polu f3. Szach. Król oczywiście znowu według tej zasady schodzi, żeby tak, żeby nie było szacha. No i faktycznie tego szacha dobrego nie ma. Tutaj wszystkie pola odcięte. Na a3 nie można, bo hetman. Tutaj nie można, bo jest wieża. Magnus gra goniec e4, hetman b3, znowu tak, żeby nie było szacha, hetman d4, tutaj tym razem szach grozi na polu a1, no to znowu Janek tak, żeby nie było szacha, hetman c3, hetman na d6, wisi wieża, musimy uważać, żeby tutaj nam przeciwnik tego nie zbił, wieża idzie na f7, no grozi konkretny mat na tym polu, hetman chce się dołożyć do tego układu, chce się dołożyć do tego polskiego sukcesu, tego wspaniałego polskiego dnia. Hetman na g6 broni tego mata.
i wieża D7 sobie wieża odchodzi po to, żeby nie została tutaj zbita. Hetman na G1, król na B2 i posunięcie C4. Przede wszystkim, jeżeli jest więcej figur, to one mogą współpracować. No i widzimy, że taka współpraca chociażby mogłaby się odbywać na polu B1. Tutaj jeszcze wracając, gdyby czarne na przykład nie zagrały posunięcia C4, tylko zagrały szach, to Janek miał takie posunięcie król A3 i ten król nie może być ponownie szachowany. W tym momencie Janek mówi dość, po ruchu C4 upraszcza tą pozycję, stwierdza, że ten hetman i ta wieża po prostu są na tyle obrotne, że poradzą sobie tutaj z tą armadą tych czarnych pionków. Następuje wieża E4 i na FB E4 wieża na D4. Widzimy, że tych pionków jest dużo, tak, 5 pionków ze strony czarnego koloru, ale tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie. Pionki są lepsze, kiedy są koło siebie i przede wszystkim, kiedy są zaawansowane. Tutaj te pionki mają strasznie daleko. Także tu jest tylko kwestia czasu, aż Polak tą partię wykończy. Ponabijał trochę czasu, także hetman F2, hetman D2, znowu żeby nie było szacha. I na ruch C3 w tym układzie no musimy zbić to królem, hetmanem nie możemy, także nastąpiło zbicia. I Magnus konsumuje tego pionka na H3. Także to był taki motyw zaciągnięcia, tylko że to już Norwegowi i tak nic nie pomoże. Hetman G3, król B2, wzięcie pionka i wzięcie pionka. Także widzimy, że ta przewaga tych pionków, ilości tych pionków Magnusa się kurczy i za chwilę po prostu wieża z hetmanem dopełnią dzieła. Hetman G3 po to, żeby tutaj tego pionka maszerował, żeby ten pionek maszerował i hetman D4. My chcemy oczywiście tego pionka zdobyć. Fajnie, że też tutaj Janek realizuje tą taką jedną z ważnych zasad końcówek ciężkofigurowych, czyli trzymaj hetmana jak najbliżej środka oraz trzymaj tak hetmana, żeby na przykład przeciwnik miał jak najmniej szachów na twoim królu. Także ten hetman właśnie realizuje tą zasadę. Gdyby poszło jakieś posunięcie G5, to też partia tutaj się kończyła. Wieża E7, król G6 i po hetman E4, król H5 matowaliśmy. My matowaliśmy, bo jak tak mówię o Janku, to też tak mówię o sobie. Myślę, że każdy szachista po prostu utożsamia się z naszym tutaj najlepszym polskim szachistą. Hetman na G2, tak było w partii. Król teraz oczywiście w końcówce, sam hetman mu nic nie zrobi, także on tutaj bawi się w takiego Jasia wędrowniczka, idzie po tego pionka A6 po to, żeby go tutaj zabrać szach. Jeszcze jeden szach i po tym ruchu Norweg w zasadzie tak naprawdę pomaga troszeczkę tutaj w zdobyciu tego pionka. No i tutaj Janek w tej sytuacji bierze tego pionka. Norweg jeszcze jakaś taka, nie wiem, zawziętość czy próba udowodnienia Jankowi, że tego nie wygra. Tylko że Janek już tutaj sporo tego czasu nabił i teraz jeszcze wykonał jedno dokładne posunięcie A5 i na H3 mamy szacha. Mamy jeszcze jednego szacha. Mamy jeszcze jednego szacha. Tu oczywiście ta końcówka też jest kompletnie przegrana, czyli po tym i po tym. Widzimy, że ten pionek jest wystopowany. Tu oczywiście idziemy nie tu, bo być może hetman, której tak nie dojdzie, tutaj nie było szans, tylko idziemy tak dla zasady, idziemy na to takie zdrowe pole i za chwilę trzy pola i jesteśmy już hetmanem. A partia się kończy w ten sposób, że po hetman H7 król poszedł na G4 i bardzo fajny motyw rentgena, także coś przez coś. Hetman broni wieżę przez hetmana przeciwnika. Wieża E4, wspaniałe zwycięstwo Janka. Także coś niesamowite, wygranie w takim stylu, z takim zawodnikiem i rozegranie tak dokładnej partii było naprawdę czymś dla mnie niewyobrażalnym. No chylę czoła, naprawdę Janku. Ogromne, ogromne gratulacje to było. Cała Polska myślę, że jest dumna. No i cieszymy się, tak? Cieszymy się, po raz kolejny pokazujesz, że potrafisz pokonać Magnusa. Myślę, że jeszcze troszeczkę pracy nad tymi debiutami. I w ogóle będziesz naprawdę bardzo, bardzo groźny dla wszystkich pozostałych szachistów. Po prostu musisz tą formę w jakiś sposób tam ustabilizować, ale podnieś się z takich kolan, z takich porażek, które zanotowałeś na samym początku i osiągnąć taki spektakularny sukces. No myślę, że jeszcze nie raz nas po prostu zaskoczysz. Także moi drodzy, cała Polska, trzymamy kciuki za Janka w kolejnych pojedynkach, w kolejnych turniejach. No i mamy nadzieję, że rozpocznie się kolejny etap do Domanii. No i wszystkie... Cała prasa, cała telewizja będzie informować, rozpisywać się. Będziemy o tych szachach coraz więcej słyszeć. Właśnie dzięki Jankowi. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Jeżeli podobało wam się nagranie, zostawcie komentarz, subskrybujcie, udostępniajcie. I do następnego nagrania. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.